Witam, witam. Sprawdzę szybko, czy pobrały mi syrop. Te jedne pszczoły, wędrowniczki, o których mówiłem przy ostatnim filmie, dostały wczoraj, przedwczoraj jedną porcję, wczoraj drugą porcję. No i chyba trzeba będzie dać trzecią porcję. Bo zjadły. Spoko, spoko. Zaraz wam przyniosę jeszcze jedną porcję. Znaczy się potrzebują, jeżeli pobierają. Pożytku, tak jak mówię, zbytnio nie ma. Także z upalnie już mamy 10, mamy już 10 rano mamy, a już mamy 28 czy 30 stopni. Tutaj pszczołki dostały już leczenie. Tutaj zasobów jest dużo. Dostały leczenie kwasem mrówkowym, który też muszę jeszcze zakupić, bo już mam mało. No i te też dostały już też leczenie. To są te większe rodziny. Były mniej leczone w ciągu roku. A teraz, ponieważ miodu już nie biorę, no to można już je leczyć. Zresztą kwas mrówkowy nie ma wpływu podobno na smak miodu, ale też staram się nie nadużywać, jak chcę brać miód. Te rodzinki dwie, czyli te, które przyleciały, wędrowniczki, to one były mocno leczone zaraz jak przyleciały. To mam nadzieję, że one są w porządku. Te będą na pewno będę jednej, drugiej jeszcze leczył, tylko trochę później. Tak widać, pracują. Też ładnie pracują. Coś tam noszą. Już przymknięte wylotki, bo wydaje mi się, że już się zaczynają grabieże, więc wylotki są poprzymykane, tak żeby się pszczoły mogły troszkę wybronić same z siebie. Tu nawet nie wiem, czy nie blachy nie obrócę do góry nogami, żeby jeszcze bardziej im ograniczyć wejście, ale może się już wybronią w takiej ilości. No i tutaj też. No to tyle, taki krótki filmik. Dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję za subskrypcję, dziękuję za followki. Witam, witam, żegnam. Tutaj już, tu jeszcze zboże zostawili, ale wczoraj do pierwszej w nocy cieli, zresztą widzę, że traktory jadą, kombajn jedzie, więc pewnikiem zaraz tu wjadą. Będzie takie zapylenie, że będzie zadyma tylko i wyłącznie. Także trzymajcie się. Na razie. Hej.